Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Rozczarowujący mecz, przegrywamy z Węgrami, a Lewy sobie odpoczywa. Rozstawienie w barażach jest praktycznie niemożliwe, musimy liczyć na cud. Paulo Sousa tłumaczy się z tej przegranej. Kompromitacja Włochów, oni także zagrają w barażach. Anglicy zdemolowali San Marino, a w FC Barcelonie Xavi wprowadza szokujące zasady. Dani Alves już trenuje, a znany chiński dziennikarz napisał, że Leo Messi zdobył 7. złotą piłkę. Dajcie znać w komentarzu, jakie są wasze wrażenia po wczorajszym meczu z Węgrami. Niestety ten wynik bardzo wiele nas kosztuje, ale o tym powiemy w dalszej części tego materiału. Oczywiście zapraszam was na mojego Instagrama oraz na Twittera. Pamiętajcie także o promocji Betfan, szczegóły macie w opisie, a teraz przejdźmy do filmu. Sponsorem kanału jest Betfan, z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Na papierze Polska, ale na boisku Węgrzy. Przegrywamy arcyważny mecz, ostatni w tych eliminacjach do Mundialu. Zagramy w barażach, ale sytuacja bardzo się skomplikowała. Wczorajsza przegrana z reprezentacją Węgier jest 3. porażką w historii Stadionu Narodowego. Wcześniej na tym obiekcie pokonała nas Ukraina, Szkocja, a teraz do tego grona dołączają Węgry i zasłużenie, bo zagraliśmy naprawdę przeciętnie i wydaje się, że nawet bez żadnych ambicji i w tym momencie mamy za swoje. Fatalne błędy w obronie doprowadziły do tego, że raczej nie będziemy rozstawieni w barażach i w marcu zagramy z cięższym rywalem, ale o tym więcej powiemy za chwilę. Jestem bardzo daleki od wskazywania przyczyn tej porażki, aczkolwiek internet nie miał litości dla Tymoteusza Puchacza. To on asystował przy pierwszym trafieniu dla naszych rywali, a przy drugiej bramce opuścił krycie i Węgrzy rozklepali nas jak dzieciaków. Nasz gol Karola Świderskiego, choć nie był brzydki, to jednak przypadkowy. Czytałem też komentarze krytykujące Wojciecha Szczęsnego za zachowanie przy na przykład pierwszej bramce, ale serio dajmy mu już spokój, no bo gdyby nie on, to mogliśmy przegrać to znacznie wyżej. Przekombinował i to zdecydowanie nasz trener. Namieszał w składzie. Między innymi na ławce rezerwowych posadził Piotra Zielińskiego, Bartosza Bereszyńskiego czy też Kamila Glika. Za to na przykład w środku obrony zagrał Dawidowicz. A ja tylko przypominam, że nie był to mecz sparingowy, a istotne spotkanie, które być może pozbawiło nas szans na mundial. Natomiast Robert Lewandowski sobie odpoczywał. Był na stadionie, siedział na ławce, ale w kadrze meczowej go po prostu nie było. I naprawdę nie rozumiem takiego ruchu, gdzie nasz najlepszy piłkarz i chyba najlepszy napastnik na świecie odpoczywa w meczu z trudniejszym rywalem. Zamiast odpuścić sobie spotkanie z Andorą, oni w końcu grali bardzo agresywnie, czym ryzykował kontuzję, to zdecydowano, że zagra tam. Węgrzy jeszcze na Euro 2020 remisowali z mistrzami świata, czy też Niemcami. Z tego wynika, że po prostu Lewego wczoraj brakowało bardziej. Dodatkowo w pierwszym meczu barażowym w marcu na pewno zabraknie Mateusza Klicha, a powodem tego jest żółta kartka, którą otrzymał w pierwszej połowie spotkania. A to kolejny problem przed barażami dla Paulo Sousy. Był na boisku, w sumie to tyle możemy powiedzieć o jego występie. Dośrodkowania w pole karne, tak samo jak Tymoteusza Puchacza, pozostawiają naprawdę wiele do życzenia. A tak po meczu powiedział chyba nasz najlepszy reprezentant, czyli Piotr Zieliński. Na pewno inaczej to sobie wyobrażaliśmy, bo to trzeba było po prostu wygrać, ale stało się inaczej. Teraz czekamy na inne rezultaty i wierzymy, że jednak będziemy rozstawieni. Na pewno zawiedliśmy, ale były też dobre momenty w drugiej połowie. To jednak na niewiele się zdało, bo to ostatecznie oni strzelili decydującego gola. Absencje, z którymi borykaliśmy się dziś, to na pewno problem, ale szanse dostali też inni. I na pewno trzeba sobie powiedzieć, że można było ugrać tutaj więcej. My mieliśmy więcej okazji, ale to Węgrzy okazali się skuteczniejsi i właśnie to oni wygrali. A tak po meczu powiedział trener Paulo Sousa. Nie byliśmy w optymalnej formie, ale był to dobry moment, żeby zespół dojrzał. Mamy takich piłkarzy, którzy mogą wykonać krok do przodu. Mamy jakość piłkarską, ale musimy być silniejsi jako drużyna. Wciąż mamy cel do realizacji. Musi być właściwy podejście mentalne do tego, by bardziej inteligentnie rozgrywać mecz. Wiemy o tym, że w przyszłości takie sytuacje mogą się powtórzyć. Nie możemy polegać na jedynym dwóch znakomitych zawodnikach, bo jak ich zabraknie, to co wtedy? Musimy wprowadzać do zespołu młodzież, bo to ona potrzebuje zdobywać doświadczenie. Być może czekają ich kolejne mistrzostwa Europy i muszą być wtedy już ograni, zdobyć trochę międzynarodowego doświadczenia. Najważniejsze jest to, że chcieliśmy zagrać pierwszy mecz na swoim boisku, ale w przeszłości pokazywaliśmy, że możemy rywalizować jak równy z równym na wyjeździe z silnym zespołem i myślę, że mamy na tyle dobrych piłkarzy, by w tym jedynym meczu pokonać świetny zespół. Wielka szkoda, że tak to się skończyło, bo mogło być naprawdę fajnie. W kontekście baraży to tak na ten moment wygląda tabela drużyn z drugich miejsc. Dalej możemy być rozstawieni, ale już nic nie zależy od nas. Musimy liczyć na korzystne dla nas wyniki w dzisiejszych meczach innych reprezentacji. Wieczorem bacznie powinniśmy obserwować wydarzenia z grupy E oraz G. W tej pierwszej Walia zagra z Belgią oraz Czechy z Estonią. Natomiast w drugiej
drugiej Holandia z Norwegią, a Czarnogóra z Turcją. Sytuacja jest dość skomplikowana, ale jak widać po tej tabeli, to zajmujemy ostatnią szóstą pozycję w grupie, która daje nam rozstawienie. Już nikt nie może nas wyprzedzić, a więc Walia musi przegrać z Belgią, a Turcja co najwyżej zremisować z Czarnogórą. Zmieni się to w sytuacji, jeżeli Holendrzy swój mecz przegrają, a Turcja wygra. Wtedy awansuje Turcja, a Holandia zawita do baraży. Podobnie będzie w grupie E, gdyż tam Walia może zamienić się z Czechami. Niestety w tym momencie nic nie jest w naszych rękach, ale tylko my do tego doprowadziliśmy. A w takim razie, kiedy dowiemy się, z kim zagramy w barażach, na to musimy jeszcze poczekać do 26 listopada. Losowanie par barażowych odbędzie się w Zurichu. Mistrzowie Europy także polegli i to po całej linii. Zamiast mieć spokojną głowę i szykować się na spokojnie do mundialu, to w marcu zagrają w barażach. Tak jak mówiłem, jest to po części pokłosie niewykorzystanych trzech rzutów karnych przez Jorginho, a także wczorajszego niespodziewanego remisu z Irlandią Północną. Nie udało im się pokonać rywali, bezbramkowo zremisowali i zajęli drugą pozycję w grupie C. Myślę, że u Włochów nerwówka jest zdecydowanie większa niż u nas. Oni z racji na doświadczenie, niedawne wywalczone Mistrzostwa Europy, niosą na swoich rękach wielki ciężar, odpowiedzialność, ale także oczekiwania kibiców, które są naprawdę gigantyczne. Wczorajsze całe spotkanie w ich wykonaniu wyglądało jak walenie głową w mur. Nic im nie wychodziło, grali takie długie piłki na wysokich defensorów rywali, co nie miało raczej większego sensu, ale cały czas tego i tak próbowali. Szwajcaria, która zajęła pierwszą pozycję w grupie, bez problemu rozprawiła się z Bułgarią, wbijając im aż 4 gole. Wszystkie padły za to w drugiej części spotkania. Tak w tym momencie wygląda grupa C. Włosi mieli naprawdę wiele okazji, ale być może na nasze nieszczęście to nie wykorzystali ani jednej. Teraz muszą zapłacić za to występami w barażach i najgorsze jest to, że my możemy na nich trafić. Za to popis dała reprezentacja Anglii w meczu San Marino. Wygrali aż 10-0. Po pierwszej połowie było 6-0, a 4 z nich były dziełem Harry'ego Kane'a. W drugiej połowie nie było już tak gorąco, ale kolejne bramki i tak padały. Warto powiedzieć, że gospodarzom udało się oddać nawet jedno celne uderzenie na bramkę Ramsdale'a. Co więcej, San Marino od 68 minuty grało w dziesiątkę, a piłkarz Tottenhamu dzięki zdobyciu 4 goli wskoczył na pozycję lidera klasyfikacji strzelców, wyprzedzając o jedno trafienie Memphisa Depay'a, aczkolwiek Holender może odpowiedzieć już dzisiaj podczas rywalizacji z Norwegią. W barażach niestety dla nas zagra także Portugalia. To oni w minucie 90 stracili remis z Serbią, przegrali 2-1 i teraz Cristiano Ronaldo z kolegami może zagrać z nami. Jeżeli faktycznie byśmy na nich trafili, to fajnie byłoby zobaczyć taki rewanż za Euro 2016. Zostawiając już temat naszej wczorajszej porażki i eliminacji do mundialu, to przejdźmy do FC Barcelony i Xaviego, który wprowadza nowe, naprawdę szokujące obostrzenia dla swoich piłkarzy. Podobno nie mogą oni korzystać z telefonów ani w szatni, ani w klubowym autobusie czy samolocie. 2 dni przed meczem nie mogą logować się na portale społecznościowe, a ponadto 48 godzin przed meczem mają mieć zakaz opuszczania domów po północy. Serio, takie zasady podobno zostały wprowadzone. W mojej opinii to jest to już przesada i nie zdziwię się, jeżeli swoimi dziwacznymi zasadami Xavi zrazi do siebie piłkarzy. A poza tym to Dani Alves już pojawił się w klubie i odbył nawet pierwszy trening. Wygląda na zadowolonego, ale chyba rzadko kiedy on się nie śmieje. Barca Info na Twitterze poinformowała, że popularny chiński dziennikarz opublikował podcast pod tytułem Leo Messi zdobył 7 złotą piłkę. On pracuje dla chińskiego dziennika Titan Sport i kilka lat temu to on jako jeden z pierwszych dziennikarzy przeprowadzał wywiad z Leo Messim po zdobyciu złotej piłki. Czy to oznacza, że to jest już koniec naszych marzeń na złotą piłkę dla Roberta Lewandowskiego? Mam nadzieję, że nie. Choć informacji, że to ona kolejny raz trafi w ręce Leo Messiego, jest coraz więcej. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie o promocji Betfan, szczegóły macie w opisie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!